Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Dzisiaj pierwszy odcinek nowego cyklu u mnie na kanale, który realizuję wspólnie z firmą Western Digital, która jest właścicielem takich marek jak WD i SanDisk. Dzisiaj na tapetę bierzemy zasadę 3-2-1, którą powinni znać i stosować wszyscy fotografowie, jak również wszyscy inni, którzy zainteresowani są tym, aby swoich danych nie utracić. Popularyzatorem tej zasady jest fotograf Peter Kroc, który powiedział kiedyś, że fotografowie dzielą się na dwie grupy. Na tych, którzy już są po awarii macierzy dyskowej i na tych, na których awaria dopiero czeka. Ja jestem w tej pierwszej grupie, część swoich danych niestety utraciłem, ale od tego momentu zacząłem o nie zdecydowanie lepiej dbać, stąd chociażby ten cykl, w którym będę dzielił się z Wami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Dzisiaj będę mówił o zasadzie 3-2-1, ale zacznijmy od prostych kalkulacji. Załóżmy, że mamy 3 kopie danych na 3 różnych nośnikach, które nie będą miały wspólnej przyczyny awarii, a awaryjność każdego z tych nośników możemy ocenić na 1 przypadek na 100. Więc jeśli mamy jedną kopię danych, utracimy dane w jednym przypadku na 100. Ale jeśli dołożymy do tego drugą kopię tych samych danych, 100 mnożymy przez 100, co daje nam 10 tysięcy, czyli 1 przypadek na 10 tysięcy. Ale dołóżmy do tego trzecią kopię danych. Wtedy 100 mnożymy przez 100 i jeszcze raz przez 100. To daje nam 1 przypadek na milion, co w praktyce oznacza, że utrata danych jest właściwie niemożliwa. Czym jest sama zasada 3-2-1? Ta zasada mówi o tym, żeby posiadać 3 kopie tego samego pakietu danych na 2 rodzajach nośników, w tym jeden, żeby był poza domem, poza firmą, poza miejscem, w którym pracujemy. Co to oznacza? To oznacza, żebyśmy mieli przynajmniej 2 dyski w domu, na których będzie ten sam zestaw danych i jeden kolejny poza domem. Zacznijmy od tego, jak ja stosuję zasadę 3-2-1, a później przejdziemy do tego, jak Wy możecie ją zastosować. Za mną widzicie 2 macierze dyskowe. Tutaj widzicie WD MacBook Pro. Tam są 2 dyski o pojemności 4 TB. To są bardzo szybkie dyski Black Enterprise. I to jest macierz dyskowa, na której pracuję na co dzień. To znaczy, kiedy przyjeżdżam do domu z sesji, na nią zgrywam zdjęcia, ale automatycznie zgrywam też te zdjęcia na tą drugą macierz dyskową, czyli na PR4100. Tam mamy 4 dyski po 8 TB, ułożone w RAID 5, co daje nam 24 TB możliwe do wykorzystania. Tutaj mamy już 2 kopie. Prócz tego zabezpieczają je dodatkowo RAIDy, aczkolwiek macierze RAID same nie powinny być traktowane jako backup, ponieważ te wszystkie dane są jakby w jednym miejscu, w jednym urządzeniu. Dlatego poza domem mam drugą taką macierz, jak ten PR4100, również o pojemności 24 TB, przy czym on jest poza domem. I codziennie o 13 wszystkie dane zgrywane są z tego dysku na ten, który stoi poza domem. Więc mamy zasadę 3-2-1. Mamy 3 kopie na 2 różnych nośnikach, w tym jeden poza domem. Ale jeśli zaczynacie swoją przygodę z fotografią, zaczynacie dopiero robić dużo zdjęć, nie potrzebujecie aż tak dużo miejsca, bo tego miejsca tutaj jest naprawdę, naprawdę dużo. Możecie myśleć oczywiście o takich rozwiązaniach gdzieś w przyszłości, ale co zrobić, jeśli dopiero zaczynacie? Ja proponuję, żebyście uruchomili przede wszystkim w waszych komputerach Time Machine bądź aplikację WD Smartware. Ja mam tutaj ze sobą dodatkowo 2 dyski. To jest My Passport SSD, dysk SSD o pojemności 512 GB podłączany po USB i dodatkowo My Passport Wireless Pro. To jest dysk talerzowy o pojemności 3 TB. Jak ja to widzę, jak możecie korzystać właśnie z tej zasady 3-2-1 w waszym przypadku. Najlepiej, jeśli macie Maca, włączcie Time Machine i podłączcie zewnętrzny dysk twardy i uruchomcie na nim Time Machine, czyli ten zawartość całego dysku twardego z waszego komputera będzie zgrywana na zewnętrzny dysk twardy, co godzinę tam się będzie robić aktualna kopia zapasowa. W razie utraty danych z komputera wystarczy, że uruchomicie Time Machine i przywrócicie te wszystkie dane. Ja w kolejnych odcinkach będę dokładnie pokazywał, jak skonfigurować Time Machine. Z kolei, jeśli macie Windowsa, wtedy problem nie istnieje również, podobnie jak z Time Machine. Czyli wtedy uruchamiacie aplikację dedykowaną do dysków WD. Nazywa się WD Smartware. Też pokażę Wam, jak ją skonfigurować w kolejnych odcinkach. Podłączacie ten dysk i on archiwizuje Wam absolutnie cały komputer.
wszystkie dane z komputera przenoszone są na ten dysk. I mamy już dwie kopie, czyli zakładając awaryjność w jednym przypadku na 100, już mamy jeden przypadek na 10 tysięcy. Ale co z trzecią kopią poza domem? Ja tutaj jeszcze do niedawna wychodziłem z założenia i to jak najbardziej się sprawdzało. Miałem kolejny dysk twardy, który podłączałem raz na miesiąc bądź raz na dwa tygodnie, w zależności od tego, jak dużo materiału wygenerowałem przez ten czas, ale on był poza domem. Nie powiem wam gdzie, wy tak samo nie mówcie, gdzie wywozicie ten dysk, ponieważ to ma być właśnie to wasze zabezpieczenie. Ja raz na dwa tygodnie przywoziłem ten dysk, podłączałem go do komputera i zgrywałem cały materiał. Dzięki temu, po przywiezieniu tego dysku, zgraniu materiału i wywiezieniu go, byłem niezależny od na przykład pożaru, kradzieży w moim domu, bo ponieważ kiedy złodziej by tutaj przyszedł, on nie będzie wybierał tych dysków, które mają kopię zapasową. To znaczy, on weźmie wszystko. Podobnie kiedy przyjdzie pożar czy powódź do waszego domu, te żywioły nie będą się zastanawiały, zabiorą absolutnie wszystko. Dlatego tak ważna jest ta kopia poza domem, poza firmą. Dodatkowo zawsze polecam, żeby ten dysk, który jest poza domem, nie był używany przez nikogo. Jeśli macie na przykład młodsze rodzeństwo, rodziców, niech oni nie podłączają tego dysku do swojego komputera, bo nigdy nie wiecie, czy na przykład wasz młodszy brat nie będzie chciał ściągnąć jakiejś nielegalnej gry na ten dysk, a to może uszkodzić te pliki. Więc tak możecie to robić. Ewentualnie to, co jeszcze wchodzi w grę, to ewentualnie rozwiązania chmurowe. Jeśli tych danych nie macie tak potężnych ilości, może się okazać, że chmury takie jak Dropbox, Google Drive, Amazon będą wystarczające. Oczywiście wtedy trzeba uiszczać miesięczne opłaty, ale musicie to po prostu przekalkulować, czy opłaca wam się bardziej trzymać rzeczy w chmurze, czy po prostu na waszych dyskach. Ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby wszystkie dane, które ja mam, były u mnie, na nośnikach, do których mam dostęp. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że będziecie dbać o swoje dane. Ja wam bardzo dziękuję, widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki i do zobaczenia.